9 przymroźnia wokół Zatoki Iliak istniały 44 niepodległe królestwa, hrabstwa, księstwa i baronie. Jeśli wliczyć w to niezdobyte terytoria gór Wrodgara, gór Smoczego Ogona, wybrzeża Wysokiej Skały, wyspy Balfiera i pustyni Aligr. 11 przymroźnia istniały 4. Daggerfall, Orsinium, Królestwo Strażnicze i Weyrest. A miejsca, w których się stykały, były kompletnie spustoszone, podczas gdy ich armie nadal walczyły. Seria The Elder Scrolls jest już z nami od 28 lat. Gracze zdobywają tytułowe prastare zwoje dopiero od 4. części serii. Natomiast wzmianki o nich pojawiają się już dużo wcześniej. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czym tak naprawdę są te zwoje? Na wstępie chciałbym cofnąć się do początku serii. W 1994 roku, wraz z wypuszczeniem pierwszej części zatytułowanej The Elder Scrolls Arena, nikt nie myślał, że marka zyska taką popularność na całym świecie. Toteż nie przejmowali się tak bardzo tytułem i otoczką fabularną. Gra oparta była na przygodzie rozegranej przez twórców w Dungeons & Dragons, więc bardzo prawdopodobne, że chcieli oni wówczas słowami The Elder Scrolls nadać grze równie fantastyczny klimat, który zresztą czuli podczas swoich sesji. Wraz z kolejnymi częściami deweloperzy postanowili zająć się lore na poważnie. Zaczęto dopisywać kolejne historie, opowiedziane zarówno przy pomocy dialogów między postaciami, jak i za pomocą książek umieszczonych w grze. Wszystko zaczęło nabierać kształtu i klimatu, który znamy dziś. Jaką więc historię przypisano prastarym zwojom? Skupmy się na dwóch aspektach. Po pierwsze, informacje, które są uznawane za kanoniczne. Z drugiej strony zmieszamy to trochę z fanowskimi teoriami, a przynajmniej częścią z nich, która ma jakikolwiek sens. Dokładne pochodzenie prastarych zwojów nie jest nikomu na Tamriel znane. Zakłada się, że ich stworzenie musiało nastąpić na długo przed powstaniem samego Mundus, na długo przed powstaniem jakichkolwiek bogów. Prawdopodobnie zwoje zostały stworzone w odległej przeszłości przez siły pierwotne, o których istnieniu mało który mieszkaniec Tamriel w ogóle zdaje sobie sprawę. Czasem zwoje nazywane były edrycznymi przepowiedniami, chociaż nazwa ta może być nieco myląca, skoro same zwoje mają być starsze niż jakiekolwiek edry i dedry. Można powiedzieć, że prastare zwoje nie podlegają żadnym prawom logiki, jakie znane są ludności Tamriel. Ale co to dokładnie znaczy? No cóż, prastare zwoje są zarazem przepowiednią tego, co będzie, jak i zapiskami tego, co już było. Znajdziemy w nich setki możliwych wariacji danych wydarzeń, a wizje dwóch osób mogą się od siebie znacznie różnić, a żadna może koniec końców nie być tą jedyną prawdziwą. By przepowiednia z jednego ze zwojów się sprawdziła, potrzebny jest bohater, który pchnie historię w odpowiednim kierunku. A taki bohater może nadejść w każdej chwili, bo zwoje same z siebie nie wybierają osoby zdolnej do wypełnienia przepowiedni. Gdy takowa się już finalnie spełni, zawartość prastarego zwoju ulega stabilizacji. Wiem, zagmatwane, ale spójrzmy na to z troszkę innej perspektywy. Na tapetę weźmiemy sobie Skyrima, o którego tak bardzo się upraszacie. Spokojnie, moi drodzy. Następne materiały z The Elder Scrolls zaspokoją wasze prośby na temat lore z poprzednich części. Pogadamy sobie o Jagarze Tarnie, Septimie, Morrowind i wielu innych rzeczach. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka. Historię przedstawioną w grze możemy tak naprawdę interpretować jako zawartość jednego ze zwojów. Smocze Dziecię wypełnia główną przepowiednię, zabijając Alduina, ale wszystkie pozostałe akcje, jakie podejmujemy, są tylko możliwymi wersjami danych wydarzeń. Wszystkie zadania poboczne, wszystkie zrabowane wioski, grobowce, twierdze i każdy zabity przeciwnik to tylko kolejna możliwość przewidziana w prastarym zwoju. Daje to Beteździe możliwość wybrania oficjalnej ścieżki, jaką podążył Dovahkiin, i rozwiązania wielu kwestii spornych, chociażby takich jak wojna domowa w Skyrim. Za sprawą prastarego zwoju, w którym to zapisała się jedyna poprawna wersja wydarzeń, a wszystkie pozostałe odchodzą w niepamięć. Historia raz zapisana w prastarym zwoju
nie może zostać zmieniona za pomocą żadnej magii znanej istotom z Nirnu. Jak wiadomo, zabawy z linią czasową kończą się różnie i powodują pewne zakłócenia. Nie inaczej jest w tym wypadku, albowiem istnieją wydarzenia, które nawet prastare zwoje nie są w stanie zapisać czy przewidzieć i zwane są wyłomami smoka. Do jednego z takich wyłomów doszło za sprawą agenta Ostrzy, którym kierujemy podczas The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Pod koniec gry mamy możliwość oddania totemu Tibera Septima kilku osobistościom i w zależności od naszej decyzji dojdzie do kilku ogromnych wydarzeń. Bethesda postanowiła dać graczowi wolną rękę przy bardzo ważnym punkcie fabularnym, a wraz z kontynuacją serii trzeba było ustanowić w miarę stabilne lore świata. Ten konkretny przykład nazywany jest wypaczeniem na zachodzie lub cudem pokoju. Przeczytam wam teraz, jak to wydarzenie jest opisywane w raporcie przez agentów Ostrzy. Podczas cudów pokoju, wedle oficjalnych wersji wydarzeń, pogrążony wcześniej w wojnie obszar Zatoki Iliak przerodził się z dnia na dzień z mieszaniny skłóconych księstewek i drobnych królestw we współczesne, spokojne kraje Hammerfell, Weyrest, Orsinium i Królestwa Strażniczego. Cud pokoju, znany też jako wypaczenie na zachodzie, świętowany jest jako rezultat cudownych interwencji Stendara, Mary i Akatosza, które przekształciły ten kłopotliwy region w normalne, dobrze zarządzane prowincje cesarstwa. Prawdziwe wydarzenia nie mogą zostać jednak opisane w żaden normalny sposób. Dzień 10 przymrożenia III ery 417 roku jakby kompletnie nie istniał. Na przełomie 9 i 11 dnia przymrożenia zanotowano natomiast masowe zniknięcia. Armię tajemniczo przenoszono o setki mil lub kompletnie unicestwiano. Obserwowano potężne burze i fenomeny astronomiczne, poszerzające się z dnia na dzień granice królestw. Pozwólcie, że przytoczę wam tutaj zeznania naocznego świadka tych wydarzeń, ambasadora Lorda Nigona Strahle. 9 przymrożnia wokół Zatoki Iliak istniały 44 niepodległe królestwa, hrabstwa, księstwa i baronie. Jeśli wliczyć w to niezdobyte terytoria gór Wrodgara, gór Smoczego Ogona, wybrzeża Wysokiej Skały, wyspy Balfiera i pustyni Aligr. 11 przymrożnia istniały 4. Daggerfall, Orsinium, Królestwo Strażnicze i Weyrest. A miejsca, w których się stykały, były kompletnie spustoszone, podczas gdy ich armie nadal walczyły. Sama sprawa została też poruszona w księdze zatytułowanej Gdzie byłeś podczas wyłomu smoka, gdzie kilku świadków przedstawia swoje spojrzenie na wspomniany incydent. Wszystko to spowodowane przez nieliniowość głównej fabuły w drugiej części serii. Wyjaśnia to też poniekąd, dlaczego historia w kolejnych częściach staje się bardziej ograniczona. Jeśli zainteresował was ten temat, to dajcie znać i omówię pozostałe znane nam wyłomy smoka. Mówiąc, że prastare zwoje przeczą logice, warto też wspomnieć o ich liczbie, która po dziś dzień pozostaje nieznana. Quintus Nerevelus, były bibliotekarz cesarski, postanowił podjąć się próby spisania wszystkich zwojów mieszczących się wewnątrz cesarskich zbiorów. Pchnęła go do tego informacja o rzekomej kradzieży jednego z nich. Tak na marginesie, jako że książka, na której się opieram, pojawia się dopiero w Skyrimie, zakładam, że za kradzież owego zwoju był odpowiedzialny siódmy champion Cyrodiil, czyli bohater gracza z Oblivionu. Wracając, Quintus postanowił stworzyć spis we współpracy z kapłanami kultu Ćmy Przodka. To jest z kręgiem najlepiej zaznajomionych ze zwojami ludźmi w całym Tamriel. Mnisi niechętnie przystali na propozycję, ale koniec końców każdy opowiedział mu o zwoju, który znajduje się w każdym pokoju biblioteki. Quintus skrzętnie prowadził wszystkie notatki, segregując zwoje chronologicznie względem wydarzeń historycznych. Dodatkowo rysował mapy komnat, by nie pogubić się w tym wszystkim. Całość zajęła mu rok ciężkiej pracy i to właśnie wtedy, po przeanalizowaniu wszystkich danych, zdał sobie sprawę o nakładających się na siebie informacjach i sprzecznościach między słowami mnichów. Wiedział jednak, że mnisi nie należą do typu ludzi, którzy stroją sobie żarty i każdy z nich był śmiertelnie poważny w swych zeznaniach.
Zrozpaczony Quintus postanowił wygadać się jednemu z mnichów. Ten pochylił się nad nim ze smutkiem, informując, że zwoje nie istnieją w formie policzalnej i że kapłani ostrzegali go, nim zaczął swój spis, że jego praca będzie daremna. Kapłan poprosił go, by otworzył skrzynię w rogu izby i policzył zwoje. Było ich 14. Kapłan poprosił wtedy o jeden ze zwojów i zamknięcie kufra, po czym kazał go ponownie otworzyć i przeliczyć liczbę zwoi. Tym razem było już ich 18. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zmienia się pozycja jednego ze zwojów, zmienia się też pozycja kilku lub wszystkich innych. Powoduje to niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o przetrzymywanie tych artefaktów. Prastare zwoje zaczęły fizycznie pojawiać się w serii The Elder Scrolls dopiero od czwartej części serii. Wtedy to mogliśmy wykraść jeden z nich dla Szarego Lisa. Skyrim było już bardziej rozrzutne pod tym względem i w całej grze wraz z DLC mieliśmy do czynienia z trzema zwojami. Jeden związany z głównym wątkiem fabularnym i dwa związane z dodatkiem Dawnguard. Aż sześć z nich pojawia się natomiast w The Elder Scrolls Online. Wiemy już, że zwoje nie występują w policzalnej formie i że opisują wszystkie możliwe wariacje pewnego zdarzenia. To czas na gwóźdź do trumny. Przeczytanie takiego zwoju bez żadnego przygotowania może równać się skalectwem. Przez długi czas skutki przeczytania nie były konkretnie skategoryzowane, a takiej klasyfikacji podjął się Justinius Polonius w drugiej erze. Był on autorem słów do książki zatytułowanej Efekty prastarych zwojów. Podzielił on skutki przeczytania zwojów na cztery kategorie. Pierwsza grupa badanych została nazwana naiwnymi, czyli ludźmi bez jakiejkolwiek wiedzy na temat zwojów. W takich przypadkach ludzie widzieli tylko i wyłącznie szlaczki i dziwne symbole, czasem rozpoznając w nich konstelacje gwiazd. O wiele poważniej robi się w przypadku ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie na temat natury zwojów i tych, którzy potrafią odczytać starożytne runy. Brak dyscypliny i chwilowe ujrzenie nieskończoności przypłacają natychmiastową i nieodwracalną ślepotą. Zdobywają jednak część wiedzy ze zwoju. W niektórych przypadkach ta wiedza okazuje się zgubna i wychodzi poza obszar ludzkiej świadomości, co skutkuje szaleństwem. Dla przykładu, jeśli smocze dziecię spróbuje przeczytać prastary zwój przed główną misją fabularną, oślepnie na 10 sekund. Oczywiście jest to spowodowane ze względu na komfort graczy. Chyba nikt nie chciałby grać w grę, gdzie przez jedną głupią akcję ekran staje się czarny na zawsze. Odpowiednia ochrona umysłu i dyscyplina pozwalają przeczytać prastary zwój z mniej drakońskimi konsekwencjami. Co prawda, przeczytanie nadal powoduje utratę wzroku, lecz jest ona stopniowa. Początkowo wzrok staje się mglisty, ale rozróżnia kolory i pozwala na czytanie normalnych zapisków. Taką praktykę na Tamriel opanowali jedynie kapłani kultu Ćmy Przodka, a przygotowanie do pierwszego czytania zajmuje im dziesiątki lat. Poznana wiedza wymaga setek godzin medytacji, podczas których mnisi starają się zrozumieć zapisaną przepowiednię. Ostatnia grupa jest poniekąd kontynuacją poprzedniej. Wraz z czytaniem kapłani kultu Ćmy Przodka zdobywają coraz to rozleglejszą wiedzę na wszelkie tematy. Nadchodzi dzień tak zwanego przedostatniego czytania. I wówczas jedyne, czego mnich dowie się ze zwoju, to że przeczytanie kolejnego będzie jego ostatnim. Dlaczego tak się dzieje i z czego wynika limit przeczytanych zwojów, nie jest wiadome. Po ostatnim czytaniu mnich na zawsze traci wzrok i zmysły, ale jego zrozumienie sięga maksymalnego pułapu. Sam koncept, że wiedza zawarta w zwoju potrafi doprowadzić zwykłego śmiertelnika do szaleństwa, bardzo mi się podoba. I w zasadzie przypomina trochę mechanikę ze świata Lovecrafta, gdzie ludzie, dowiadując się o istnieniu przedwiecznych bogów, mogli postradać zmysły. Zwój można też przeczytać poprzez odprawienie rytuału pradawnej ćmy. W całym Tamriel rozsiane są miejsca zwane polanami przodków i to właśnie tam należy przystąpić do rytuału. Pierwszym, co należy zrobić, to usunąć korę z drzewa kantykowego za pomocą rytualnego noża pobrania. Ma to na celu zwabić pradawne ćmy. Jeśli wystarczająco dużo tych istot zbierze się wokół człowieka, wytworzy się idealna harmonia dająca coś na wzór drugiego spojrzenia, co z kolei pozwoli rozszyfrować zwój. Uczeni tego są tylko kapłani ćmy i nawet im ten rytuał sprawia sporo kłopotu. Zgadnijcie zatem, w której części możemy przeprowadzić taki rytuał sami. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu.
A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.